Nie będziemy zbędnie przedstawiać, bo przedstawia się trzeba. Oddajemy głos i czekamy na pytania od Was i na odpowiedzi. To pytanie, no to skoro właśnie mamy możliwość, to jakie Wasze takie decyzje w życiu zaważyły, że no, Pan Premier dotarł w miejsce, w którym Pan teraz jest? Według Pana oczywiście. Dzisiaj jestem zawodowym politykiem, więc odpowiadając na Pańskie pytanie, muszę zrekonstruować moją drogę do polityki. To się zaczęło bardzo wcześnie, bo po prostu wychowałem się w rodzinie, gdzie kwestie polityczne, a raczej patriotyczne, były bardzo silne. To była taka bardzo antykomunistyczna rodzina. Ojciec był żołnierzem wyklętym, cudem przeżył więzienie stalinowskie. I chociaż w domu niewiele się mówiło wprost o polityce, to ja polityką interesowałem się naprawdę od dziecka. Potem rok 80, wspaniały moment, powstanie Solidarności. Ja byłem na pierwszym roku studiów, byłem wśród założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W stanie wojennym działalność podziemna, nie jakaś specjalnie heroiczna, ale z tamtych czasów mam najlepszych i takich najbardziej wypróbowanych przyjaciół. Podziemna Solidarność w momencie, gdy skończyłem studia, bo najpierw podziemny NZS, potem podziemna Solidarność. No i potem coś zupełnie dla mnie niewyobrażalnego, czyli odzyskanie niepodległości. Pamiętam jeszcze dobrze, jak w maju 1988 roku chodziłem na takie nielegalne seminarium z etyki nikomachejskiej prowadzone przez młodego wówczas doktora Legutkę. No to zwróćcie uwagę. 1988 rok i seminarium z etyki nikomachejskiej, czyli z dzieła mającego ponad 2000 lat, jest czymś nielegalnym. Po którymś z takich seminariów wyszliśmy. To był taki majowy wieczór, czyli taki zmierzchało słońce, był piękny dzień. Szliśmy ulicą Grodzką z Instytutu Filozofii, tak w grupie paru osób, z doktorem Legutką. I wtedy w Nowej Hucie trwał strajk, konkretnie w Hucie imienia Lenina trwał strajk. Oczywiście ulica Grodzka wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Były te wspaniałe kamienice, ale one były wszystkie odrapane, cuchnące. Nie było żadnych sklepów. Jak były sklepy, to albo z zabitymi deskami, witrynami, albo za tych witryn widać było puste półki. No i tak szliśmy, rozmawialiśmy i w pewnym momencie doktor Legutko powiedział: życie jest piękne. Jest maj, zmierzcha słońce. I komunizm zdycha. Ja pamiętam, że byłem, znaczy w pierwszej chwili tak parsknąłem śmiechem, traktując to jako żart, ale potem spojrzałem na niego i mi ten śmiech zamarł na ustach, bo zobaczyłem, że on mówi zupełnie poważnie. I pomyślałem sobie wtedy, to dokładnie pamiętam, że on chyba zwariował. Gdzie on widzi ten zdychający komunizm? Ja byłem przekonany, że życie moje, moich dzieci, moich wnuków będzie się toczyło w czasach, w warunkach komunizmu. No ale nadeszła ta upragniona, niepodległa, wyśniona Trzecia Rzeczpospolita i ja wtedy uznałem, że teraz jest pora na profesjonalnych polityków, a ja się zajmę tym, co jest najbardziej kruche, co najbardziej potrzebuje pomocy, czyli taką wysoką kulturą, filozofią, teologią, sztuką i zostałem redaktorem miesięcznika Znak. Bardzo wielu moich polityków poszło, moich kolegów poszło wtedy do polityki. Porobili szybko, błyskotliwe kariery, a ja się zajmowałem czymś zupełnie innym, ale stopniowo narastała moja frustracja, a nawet powiedziałbym wściekłość. Znaczy coraz wyraźniej widziałem, że to państwo, które miało być demokratyczne i niepodległe, jest, no owszem, niepodległe, ale demokratyczne coraz bardziej tylko z nazwy, że w rzeczywistości realne decyzje zapadają gdzieś tam za kurtyną, a procedury demokratyczne stają się wydmuszką, to zwłaszcza zarządów SLD w latach 2001-2005. Wtedy też wybuchła afera Rywina, która była dla wielu Polaków takim ogromnym wstrząsem, bo właśnie obnażyła skalę skorumpowania i skorodowania życia politycznego.
No i wreszcie w 2005 roku, 2005 czy 2004, czas się szybko zaciera, zmarł Jan Paweł II. I to miałem wtedy takie poczucie, jak miliony Polaków, osierocenia. Poczucie, że odszedł ostatni monarcha, duchowy monarcha Polski. I wtedy pamiętam, że zostałem zaproszony przez waszych ówczesnych rówieśników, czyli dzisiejszych 30-paro-40-latków, do Klubu Jagiellońskiego i na takie spotkanie dotyczące tego, no, co właściwie robić w sytuacji, gdy utraciliśmy ten największy autorytet. I tam sformułowaliśmy wspólnie taką tezę, że skoro odszedł tak niezwykły człowiek, tak wielki gigant, to teraz w opuszczone przez niego miejsce muszą wejść setki, tysiące ludzi, takich jak my, którzy będą próbowali to dzieło kontynuować. No i wkrótce potem dostałem propozycję kandydowania do Senatu jako człowiek bezpartyjny. Wtedy jeszcze mi przez myśl nie przechodziło, że mogę być kiedykolwiek członkiem jakiejś partii. Dostałem propozycję kandydowania z list Platformy do Senatu. Dwa tygodnie później propozycję kandydowania z list PiSu. Było mi kompletnie obojętne, z jakiej listy będę kandydował. I tak było dla mnie jasne, jak dla wszystkich wtedy w Polsce, że powstanie PO-PiS. I że to będzie taka moralna rewolucja. I poszedłem do polityki po to, żeby budować czwartą RP. Po prostu. Mi zresztą do dzisiaj jestem gorącym zwolennikiem idei czwartej RP w takiej rozumianej tak, jak wtedy ją formułowano, na przykład Rafał Matyja, prawda? Budowa nowych instytucji, instytucji państwa silnego, sprawnego, a jednocześnie ograniczonego, takiego, które nie narusza wolności jednostki, rodzin, stowarzyszeń, prawda? No ale wszystko przebiegało potem zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. To taka najkrótsza historia, bo tutaj zostałem wezwany do tego, żeby opowiedzieć historię. No to taka historia do momentu, kiedy rozpoczęła się faza tej właśnie zawodowej polityki w moim życiu. Czyli mówiąc krótko, poszedłem do polityki, no może nie żeby zbawiać ojczyznę, bo to jednak trzeba mieć świadomość, ale z pobudek czysto moralnych, prawda? Z powodu buntu przeciwko temu, jak polskie państwo było wynaturzane, przejmowane przez różne grupy interesów i co dla mnie było bardzo ważne, już byłem wtedy od wielu lat osobą prowadzącą działalność gospodarczą, specyficzną, bo byłem przez kilkanaście lat członkiem zarządu wydawnictwa Znak, potem rektorem niepublicznej uczelni, ale widziałem, że z roku na rok przestrzeń wolności gospodarczej się kurczy. Jak szedłem do najpierw Senatu, a potem dwa lata później Sejmu, to miałem przede wszystkim takie zadanie, taką misję, żeby poszerzyć wolność gospodarczą. Minęło paręnaście lat, jestem na samym początku tej drogi. Znaczy mnóstwo wysiłków, mnóstwo pracy, nie tylko mojej, ale wielu ludzi, kolejne rządy, a i tak triumfuje biurokracja i etatyzm zamiast wolności. Pan szedł do polityki jako już lider, czy pan po prostu ktoś pana wciągnął? No, ktoś musiał przyjść i powiedzieć: panie Jarosławie, pan tutaj robi dobrą robotę, złą robotę, pan jest znany, byłby pan liderem listy, czy byłby pan kimś na liście, kto nie wie, albo tylko ściągnie głosy, albo że po prostu mógłby pan kogoś za kimś pociągnąć za sobą. No to by złożona sprawa, bo ja pewne talenty przywódcze zapewne miałem, bo na przykład wtedy w czymś, co było moją absolutnie największą pasją, największą miłością życia, czyli w sporcie,
Grałem wyczynowo w piłkę i taki największy dramat życiowy, to jak się okazało, że kontuzja mi uniemożliwia dalszą grę, no ale zawsze byłem kapitanem. Znaczy wybierano mnie na kapitana. Myślę, że fakt, że wybrałem też rolę bramkarza. Prawda? Każdy marzy o strzelaniu bramek, a bramkarz to jest bardzo specyficzna osoba, bo ona tak, poświęca się dla innych, bo nie strzela bramek, prawda? To zadanie, o której, ta rzecz, o której marzy każdy mały chłopiec albo młody mężczyzna, przekazuje, bramkarz przekazuje innym, ale w dodatku jest też kimś, kto się zachowuje kompletnie irracjonalnie, znaczy na widok pędzącego z dużą prędkością ciężkiego przedmiotu, bramkarz opanowuje naturalny, zdroworozsądkowy odruch, żeby się uchylić, tylko się nadstawia na cios. Więc pewne predyspozycje takie liderskie na pewno trzeba w sobie mieć, ale potem trzeba je rozwijać. I tutaj bardzo mocno chcę podkreślić na tym przykładzie bramkarza. Nie na swoim przykładzie, tylko abstrakcyjnym przykładzie. Lider to jest ktoś, kto się poświęca dla zespołu, dla drużyny. To znaczy lider, który tworzy zespół tylko po to, żeby błyszczeć i który instrumentalnie traktuje innych, jest liderem przejściowym. Znaczy nie da się być prawdziwym przywódcą, jeżeli nie ma się w sobie postawy służby. Po pierwsze pewnym wartościom, no w przypadku polityki tą wartością najważniejszą jest ojczyzna, naród, patriotyzm, ale też postawy służebności i solidarności w stosunku do ludzi, którzy idą z tobą. Są w teorii przywództwa takie modele, prawda? Modele przywództwa. Jeden model, taki model zadaniowy, to są przywódcy, którzy wołają naprzód, prawda? Znaczy pokazują, jaki cel, gdzie jest cel do zdobycia. Inni biegną, a oni stoją, oni tylko dają, pokazują wektor, ale cel jest zdobywany przez innych. I to są przywódcy, którzy na ogół są bardzo skuteczni, ale są typem zimnych drani. I otacza ich raczej strach niż szacunek czy przywiązanie. Jest inny model przywództwa. Ten drugi model reprezentuje ktoś, kto woła nie naprzód, tylko woła do mnie. Wznosi sztandar, woła do mnie, wszyscy skupiają się wokół niego i to jest przywódca, który buduje wspólnotę. Ktoś, kto jest kochany, kto jest szanowany, za kogo inni gotowi byliby poświęcić życie. Problemem z tym modelem przywództwa jest to, że tacy przywódcy znacznie rzadziej niż ci pierwsi są skuteczni w działaniu. No i jest wreszcie ten trzeci model, który w teorii przywództwa uważany jest za najbardziej skuteczny. Spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytanie, co woła ten trzeci typ przywódców. Pierwszy woła naprzód, drugi do mnie, a ten trzeci za mną. Za mną, tak jest, za mną. Czyli z jednej strony idźcie za mną, biegnijcie za mną, jesteśmy wspólnotą, ja też się narażam, ale z drugiej strony no to jest ktoś, kto ma tę siłę uderzeniową w sobie. I teraz wracając do pańskiego pytania, ja nie byłem osobą nieznaną wtedy w Krakowie, kiedy polityka przyszła do mnie, bo to rzeczywiście było tak, że pojawił się ktoś u mnie, zaraz powiem kto,
z tą propozycją, więc nie byłem osobą nieznaną, ale byłem osobą raczej znaną w takich kręgach kameralnych, prawda? W kręgach intelektualnych, w artystycznych. Szerokiej rzeszą wyborców na pewno byłem nieznany. Tym człowiekiem, który mi zaproponował start, był Jan Rokita. Wtedy wydawało się, że to będzie premier z Krakowa. Takie hasło miał wyborczy. Było rzeczą, wydawało się przesądzoną, że Platforma wygra wybory i wtedy na czele koalicji Platforma PiS stanie premier Jan Rokita. On mi to zaproponował, potem się okazało, że to tę propozycję Tusk zablokował, potem znowu odblokował. Tak do ostatniej chwili prawie nie wiedziałem, czy będę startował, czy nie, no ale wystartowałem i odnieśliśmy, byłem jednym z paru ludzi w Polsce, którzy byli popierani zarówno przez Platformę, jak i przez PiS. I to jest też charakterystyczne, kto był wtedy popierany. To były cztery osoby. To byłem ja, to był Ryszard Legutko, już nie młody doktor, tylko szacowny profesor po tam parunastu latach. To był Radosław Sikorski, który startował z list PiSu, a z poparciem Platformy. I to był Bogdan Borusewicz, który podobnie jak Sikorski startował z list PiSu z poparciem Platformy. No więc jak teraz się zastanowicie nad tym, jak złożone politycznie były losy potem całej tej czwórki, jak one się, jak te losy się rozchodziły, splatały, jakbym przeciwnie, to pokazuje, jak złożoną sferą jest polityka. I wtedy w tych pierwszych wyborach ja się bardzo przyłożyłem do kampanii i w ogóle to jest taka rzecz charakterystyczna, że elementem profesjonalizmu dla mnie w przypadku lidera jest to, że jak jest kampania, to nie ma czegoś takiego jak sen, nie ma czegoś takiego jak zmęczenie. Niektórzy tutaj na tej sali pomagali mi w kampaniach i moi współpracownicy wiedzą, że chociaż zazwyczaj mój sztab jest dwa razy młodszy ode mnie, to ja wytrzymuję kondycyjnie tę kampanię lepiej niż moi współpracownicy. Oni się muszą zmieniać, no a ja jestem przez cały czas tak zmotywowany, że wytrzymuję tę kampanię. Staram się prowadzić kampanię zawsze bezpośrednią, czyli docierając do wyborców. Sam osobiście w każdej kampanii rozdałem dziesiątki tysięcy moich ulotek czy gazetek. No i wtedy też odniosłem sukces w tych pierwszych wyborach, ale muszę powiedzieć, że weszła do Senatu, wtedy nie było jeszcze jednomandatowych okręgów, okręg był cztery mandaty, weszła czwórka z Platformy i z PiSu, czyli z Platformy to byłem ja i senator Gołaś, z PiSu Ryszard Legutko i Piotr, powiedział mi w tej chwili jego nazwisko, przypomnę sobie, mniejsze o to, ale oni mieli zdecydowanie lepsze wyniki niż ja. Ja miałem 160 tysięcy w tych pierwszych wyborach, no, bardzo dobry wynik. Wszyscy pozostali mieli powyżej 200, za mną byli kolejni kandydaci, którzy mieli już około 100 tysięcy, więc wszedłem bezpiecznie, no ale też widać było, że dla szerokich warstw wyborców jestem kimś bardzo mało znanym i właściwie dopiero jako senator stałem się osobą o dużej rozpoznawalności. Moje pytanie będzie odbiegać od troszkę od poprzednich. Ja chciałam, bardzo podoba mi się ten zdanie, kwestia, że ministerstwo chce kłaść większy nacisk na współpracę nauki z biznesem. I tutaj chciałam jakby odwołać się do Pana wypowiedzi z forum Zmieniamy Polski Przemysł. Wspomniał Pan o tym tam, że planują Państwo powołanie Narodowego Instytutu Technologicznego oraz że będą Państwo akcelerować się przy transferze technologii właśnie do biznesu na zagranicznych modelach. I moje pytanie brzmi, czy właśnie będzie to oparte i w jakiś sposób związane z programem TOT 500 Innovators i to gdzieś będzie na amerykańskich modelach i czy one będą w jakiś sposób dostosowane do realiów polskich, czy będzie to po prostu zwykłe przeszczepienie? Ja jestem gorącym entuzjastą anglosaskiego w modelu demokracji, wolnego rynku, podejścia do polityki i uważam, że jeżeli się od kogoś uczyć, a trzeba się uczyć się od innych, to przede wszystkim od anglosasów. Natomiast trzeba też mieć świadomość, że nie można być papugą. Zwróćcie Państwo uwagę na to, jakie efekty przyniosła
konstytucja w Stanach Zjednoczonych, a jakie efekty przyniosły odwzorowane na amerykańskiej konstytucje państw latynoamerykańskich. Włożone w inny kontekst kulturowy, doprowadziły albo do dyktatur wojskowych, albo do jakichś zwycięstw ruchów populistycznych i tak dalej. No Ameryka Łacińska na pewno nie może być od stu kilkudziesięciu lat, kiedy te kraje przyswoiły sobie porządek konstytucyjny, nie może być stawiana za wzór demokracji ani wolnego rynku, tak mówiąc najbardziej delikatnie. I teraz, jaki to ma związek z pani pytaniem? Już moja poprzedniczka, czyli pani minister, chyba nawet dwie poprzedniczki, czyli i pani minister Kudrycka, i pani minister Kolarska-Bobińska rzeczywiście wysyłały tych młodych uczonych do Stanfordu w ramach tego programu Top 500 Innovators i oni się tam uczyli tego, w jaki sposób budować pomosty między nauką a biznesem. A potem przyjeżdżali tutaj i próbowali to wdrażać, no i na ogół się zderzali z kompletnie inną mentalnością, nie tylko z przepisami, które są niedostosowane do idei szukania pomostu między nauką a biznesem, ale przede wszystkim z barierami mentalnymi. Wielu z nich się zniechęciło, ale też muszę powiedzieć, że wielu z nich bardzo aktywnie włączyło się w te reformy, które my teraz od roku wprowadzamy. Odpowiedzialny za to jest jeden z ludzi, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu Klubu Jagiellońskiego, o którym wam wspomniałem, tym po śmierci Jana Pawła II, kiedy właśnie sobie wszyscy tak poprzysięgliśmy, że my teraz na swoją ułomną, niedoskonałą miarę podejmiemy jego dziedzictwo. Mam na myśli wiceministra Dardzińskiego, Piotra Dardzińskiego. I Piotrek blisko współpracuje z tymi innowatorami po Stanfordzie. Natomiast no, mamy świadomość, że system nauki, szkolnictwa wyższego i co jeszcze ważniejsze, model gospodarki w Polsce tak bardzo odbiega od amerykańskiego, że szukając inspiracji w tych rozwiązaniach amerykańskich trzeba wypracowywać własne rozwiązania. I zazwyczaj to samo dzieje się w innych sferach. To nie dotyczy tylko Związku Nauki i Biznesu. Jak będziecie szukali rozwiązania jakiegokolwiek problemu, to zaczynajcie od, po pierwsze, precyzyjnego zdefiniowania, na czym ten problem polega. Bo bardzo wiele błędów liderów wynika z błędnie postawionej diagnozy, czy błędnie zdefiniowanego problemu, niejasno sformułowanego, niejasno dla samych liderów, albo co jeszcze częstsze, niejasno dla ich współpracowników. A jak już macie ten dobrze zdefiniowany problem, to wówczas róbcie to, co się nazywa benchmarkingiem. Sprawdzajcie, jak z takim problemem poradzili sobie inni. To w zależności od tego, czego problem dotyczy. Jesteśmy w Trzebini i być może tutaj są jakieś lokalne problemy, z którymi społeczność nie daje sobie rady, więc trzeba zrobić, więc benchmarking powinien polegać na tym, że bierze się przykład zbliżonych do Trzebini gmin i patrzy się, jak w takich gminach rozwiązano takie problemy, ale tam, gdzie chodzi o polityki publiczne, o rozwiązania dotyczące całego państwa, to trzeba szukać wzorców zagranicznych. Nie po to, żeby je ślepo przenosić, tylko po to, żeby szukać inspiracji i w jakiś twórczy sposób transponować. Podam wam przykład, który dotyczy szkolnictwa wyższego i z którego jestem bardzo dumny, chociaż przyłożyłem do niego w niewielkim stopniu rękę. Mianowicie, żeby moja rola polegała na rzeczywiście precyzyjnym zdefiniowaniu problemu i czy zdefiniowaniu zadania. Na czym polegał, o co tutaj chodzi? Otóż polskie uczelnie od lat w rankingach spadają i w mojej ocenie wynika to w ogromnej mierze z wadliwego modelu finansowania uczelni.
ten model na pozór wydawał się wolnorynkowy, że pieniądze szły w ślad za studentem. Tylko że to była wolnorynkowość w warunkach kompletnie ułomnych, jaskrawo sprzecznych z wolnym rynkiem, bo po pierwsze był sektor uczelni, mamy sektor uczelni państwowych, gdzie studia są bezpłatne, to znaczy studenci za nie nie płacą, płacą za to wszyscy obywatele, no i są uczelnie niepubliczne, gdzie student musi płacić. No ale oprócz tego w warunkach niżu demograficznego na polskich uczelniach pojawiła się taka plaga masowości. No skoro pieniądz idzie w ślad za studentem, no to najlepiej jest, najracjonalniej z ekonomicznego punktu widzenia wziąć jak najwięcej studentów i trzymać ich jak najdłużej, prawda? Bo niech oni studiują po 6, 7, 8 lat, uczelnia z tego ma kasę, no, a jeszcze jest niż demograficzny, no to cię zaniża wymagania i na wejściu, i na wyjściu. Efektem jest systematyczny spadek poziomu kształcenia w polskich uczelniach. I teraz ja poprosiłem na rozmowę moją wiceminister odpowiedzialną za finanse, znakomitą taką młodą profesor finansów, Teresę Czerwińską, i powiedziałem jej tak: Teresa, spróbuj znaleźć takie rozwiązanie, żeby uczelniom opłacało się kształcić mniej studentów, za to na wyższym poziomie. Mniej studentów na wyższym poziomie, ale żeby im się to opłacało, w sensie dosłownym opłacało. No i zdefiniowałem tak problem, zatarłem zadowolony ręce, bo już nie musiałem się tym zajmować i zasadniczo uważałem, że to jest problem nie do rozwiązania. A pani minister Czerwińska dobrała sobie współpracowników i zaczęli sami szukać rozwiązań, zaczęli śledzić, analizować rozwiązania zagraniczne. Okazało się, że jest wyjście z sytuacji, mianowicie to jest rozwiązanie zbliżone do modelu skandynawskiego. Skandynawowie, którzy mieli kiedyś ten sam problem, rozwiązali go w ten sposób, że najpierw zbadali, jaka jest optymalna proporcja między liczbą pracowników naukowych a liczbą studentów. To znaczy, ilu studentów powinno przypadać na jednego pracownika naukowego, żeby rzeczywiście ten pracownik naukowy, ten wykładowca mógł kształcić ich jak najsolidniej. Wyszło im, że proporcja jest 1 do 12. I teraz, nie wchodząc już w dalsze szczegóły, chcę powiedzieć, że zastosowaliśmy ten model właśnie, oczywiście wprowadzając cały szereg zmian wynikających ze specyfiki polskiego prawa, ze specyfiki z innej niż w krajach skandynawskich mentalności studentów, mentalności wykładowców, no ale to jest świetny przykład. Chwalę tutaj nie siebie, tylko właśnie moich współpracowników, na czele z panią minister. Świetny przykład zrobienia sensownego użytku z benchmarkingu. I tak już na koniec, skończąc ten wątek, wkrótce po tym, jak wprowadziliśmy to rozwiązanie, na jakiejś konferencji spotkałem młodego profesora, który przez wiele lat jako doktor, był jeszcze doktor, był członkiem gabinetu politycznego minister Kudryckiej. I zapytałem go, wiedząc, że jest takim przenikliwym człowiekiem, przenikliwym młodym naukowcem, już z tytułem profesorskim, mówię mu: no, panie profesorze, co my robimy lepiej niż wy, prawda? A co robimy gorzej? On mówi: a wie pan, wczoraj dokładnie miałem długą rozmowę z moim dawnym szefem gabinetu politycznego i nie możemy się pogodzić z tym, że my przez tyle lat szukaliśmy nowego rozwiązania dotyczącego algorytmu finansowego, znaczy zasad finansowania, i nie znaleźliśmy, a wy to znaleźliście. Prawda? Czyli no to bardzo ładna postawa, bo ktoś, kto jest po drugiej stronie bariery politycznej, powiedział: my próbowaliśmy ten problem rozwiązać, przez 6 lat nam się nie udało, czy tam przez 8, jeżeli brać pod uwagę
rządy Platformy i PSL-u, a wy w ciągu paru miesięcy żeście ten problem rozwiązali. Ja mam takie jedno zasadnicze pytanie. Dużo ludzi tak wiąco mówi, że w sumie w Polsce jest wolny rynek, bo wszystko się wolno rozwija, wszystko idzie wolno do przodu, a tak naprawdę przedsiębiorcy nic nie wolno. I jak brzmi pytanie, gdyby pan premier miał możliwość jak zatknięcie do swojej magicznej różdżki, wprowadzić dowolne deregulacje albo regulacje w państwie, jakie przepisy, jakie zmiany dla przedsiębiorców by wprowadził? Napisałbym całkiem na nowo system podatkowy. Znaczy, to jest największa zmora. Na czele z ustawą o VAT-cie, bo ta ustawa była już chyba nie dziesiątki, a nie wiem, czy nie należałoby użyć określenia setki razy. Nowelizowana jest kompletnie nieczytelna i przedsiębiorcy tracą mnóstwo czasu i pieniędzy oraz mnóstwo poczucia bezpieczeństwa, że robią, że postępują w zgodzie z przepisami, gdy wdrażają te przepisy. Równocześnie te przepisy, jak wiemy, są pełne dziur i Polska jest, znaczy Polska, czyli wy wszyscy, my wszyscy i ci, którzy nas będą kiedyś oglądać, pewnie niedługo. Otóż wszyscy jesteśmy okradani rocznie na dziesiątki miliardów złotych, prawda? Karuzela VAT-owska powoduje, że z Polski drenowane są. Słuchajcie, no przecież to jest niebywałe. No my się chlubimy tym, że z Unii Europejskiej dostaniemy do roku 2020 kilkaset miliardów złotych. No po pierwsze, ja w ogóle nie lubię brać pieniędzy za darmo i to rozdawnictwo unijne to jest rzecz, która moim zdaniem jest moralnie i ekonomicznie dyskusyjna. Ale co z tego, że my te pieniądze będziemy mieli, jak w tym samym czasie, o ile nie zostaną wprowadzone odpowiednie regulacje, odpowiednie obostrzenia, uszczelnienia, to prawdopodobnie kwota co najmniej taka, a może dwukrotnie większa, wypłynie z Polski. Więc wracając do pańskiego pytania, podstawowa rzecz, którą bym zmienił, to system podatkowy. I nie chodzi nawet o to, żeby obniżyć podatki, bo generalnie rzecz biorąc, oczywiście jestem za jak najniższymi podatkami. Uważam, że obywatele, ja mam zaufanie do obywateli, uważam, że oni lepiej wiedzą, co zrobić ze swoimi pieniędzmi, niż wie jakiś wicepremier z Warszawy, jakiś minister, czy jakiś urzędnik, prawda? Trzeba mieć zaufanie do racjonalności ludzkich wyborów i nie prowadzić ich za rączkę, a wcześniej, jeszcze w dodatku wcześniej, wyjmując im z portfela dużą część pieniędzy, która jakby tak naprawdę służy nie interesowi tych ludzi, tylko sfinansowaniu monstrualnie rozbudowanego aparatu państwowego. Więc podatki w Polsce nie są za wysokie, to można dyskutować. Jak tylko będzie pierwsza możliwość, żeby je obniżyć, to będę gorącym zwolennikiem, żeby je obniżyć, ale nie, problemem nie jest ich wysokość, tylko ich niesłychany stopień komplikacji. Jeszcze mam pytanie, jak odnoszące się też do biznesu i przedsiębiorczości, jak pan w takim ujęciu holistycznym ocenia plan Morawieckiego i jakie determinanty mogą warunkować o pozytywnych albo negatywnych rezultatach w prowadzeniu wprowadzonych zmian dla przedsiębiorców? Znaczy, wystarczy rzucić okiem na ten plan i porównać go z tym, co już do tej pory zdążyłem powiedzieć o gospodarce, żeby dostrzec różnicę między moim sposobem myślenia o gospodarce a sposobem pana premiera Morawieckiego. On na pewno zdecydowanie większy niż ja nacisk kładzie na aktywną rolę państwa. I teraz można by zatem powiedzieć, że powinienem być jego oponentem, ale nie, dlatego ja przeciwnie, staram się go bardzo wspierać, nawet jeżeli się w wielu sprawach z nim nie zgadzam. Dlaczego? Bo po pierwsze, to jest wreszcie jakaś koncepcja. Znaczy, do tej pory
przynajmniej przez ostatnich wiele lat nie było żadnego pomysłu na to, jak wspierać rozwój przedsiębiorczości i przyspieszać tempo rozwoju gospodarczego. Plan premiera Morawieckiego składa się z wielu komponentów, ale jeżeli chodzi o tych kilka najważniejszych, to co najmniej dwa są w pełni zbieżne z moim podejściem. Po pierwsze, tam jest u niego bardzo wyraźny komponent deregulacyjny. Zresztą częściowo wzięty z programu Polski Razem albo wprowadzony tam przez tych współpracowników Mateusza Morawieckiego, którzy się z mojej partii wywodzą, zwłaszcza Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju i równocześnie wiceprezes mojej partii. Czyli tu jest jakby pełna zbieżność. Druga zbieżność to jest kwestia innowacyjności. Ja jestem ministrem nauki i jestem głęboko przekonany, że jeżeli mamy osiągnąć szybkie tempo rozwoju gospodarczego, a szybkie to się zaczyna od 4%, 3%, 3,5%, prawda? To takie tempo, w jakim polska gospodarka rozwija się w ostatnich latach, to jest tempo lepsze niż w większości krajów europejskich, ale ono nie pozwala nam skutecznie nadrabiać zapóźnień z czasów komunizmu. I no, takie minimalne, satysfakcjonujące mnie tempo rozwoju gospodarczego to jest od 4%. Otóż nie osiągniemy tego tempa, jeżeli gospodarka nie będzie bardziej innowacyjna. I w jaki sposób może być bardziej innowacyjna? No, nie w taki sposób, że my będziemy kupować gotowe patenty z zagranicy. Oczywiście tam, gdzie nie mamy własnych, trzeba je kupować, ale przede wszystkim trzeba dbać o to, żeby potencjał polskich innowatorów, naukowców, przedsiębiorców, wynalazców żeby tworzyć warunki do rozwoju tych innowacji w Polsce. No, czyli przede wszystkim chodzi o zbudowanie tego pomostu między nauką a biznesem i tutaj się świetnie z panem premierem Morawieckim rozumiemy. No, te różnice dotyczą właśnie sfery interwencji państwa. Ja bym wolał, żeby polskie państwo zamiast inwestować obniżało podatki, prawda? I pozwalało działać polskim przedsiębiorcom. No ale na to premier Morawiecki mówi, że nie można podchodzić do gospodarki w sposób utopijny. Nasi przedsiębiorcy rywalizują z przedsiębiorcami z innych krajów europejskich. Wszędzie w tych krajach europejskich tamtejsi przedsiębiorcy są bardzo aktywnie wspierani przez ich państwo. Na różny sposób. Formalnie i nieformalnie. Przez dotacje i przez faktyczne bariery celne, prawda? Albo przez faktyczne dyskryminowanie towarów z zagranicznych. No i w sytuacji, w której my byśmy chcieli postępować tak liberalnie, tak wolnorynkowo, jak ja bym sobie tego życzył, to zdaniem premiera Morawieckiego skazywalibyśmy polskich przedsiębiorców na nierówność szans w konkurencji z przedsiębiorcami zagranicznymi. Wobec powyższego jeszcze ostatnie dotyczące deregulacji. Mówi pan o tych reformach wolnorynkowych, ale na przykład nie byłby pan orędownikiem podobnego projektu Czerwona Taśma czy Czerwona Wstążka, jaka miała miejsce w Kanadzie, w Australii czy w Gruzji, gdzie parlament w ciągu kilku dni potrafił znieść po 10 tysięcy deregulacji mniejszych, większych dla przedsiębiorców. No oczywiście, że jestem gorącym entuzjastą takich rozwiązań, ale do nich w Polsce dojdzie wtedy, gdy większość parlamentarna będzie w rękach koalicji Polska Razem, Korwin i Republikanie. A czym mówiąc wprost, w polskiej klasie politycznej niestety bardzo słabo przebijają się tego typu idee i nawet my na posiedzeniach rządu od czasu do czasu dyskutujemy o tym, że należałoby właśnie zacząć wziąć
jakąś kosę i zacząć kosić te przepisy, prawda, likwidować je, no ale, ale w praktyce w ciągu ostatniego roku zdaje się przybyło 32 tysiące stron nowych przepisów. Jak on to argumentuje w takim razie na co posiedzenia, gdy pan poruszał takie kwestie? Jak argumentują politycy? Nie, to nie ma sprzeciwu, nie ma sprzeciwu, tylko że to jest bardzo skomplikowane i to można zrobić tylko metodami, znaczy taką bardzo silną wolą polityczną, bo tych przepisów nie da się przycinać nożyczkami. Jak się przycina nożyczkami, to one się tam gdzieś odrastają z boku. Tylko trzeba byłoby przyjąć żelazną zasadę. One in, two out. Jeden nowy, na przykład, prawda, taką zasadę. Jeden nowy przepis, jak ma wejść w życie, to dwa dotychczasowo o porównywalnym zakresie muszą być zlikwidowane. Bardzo proszę. Ja mam takie, być może wracając do poprzedniego tematu, pytanie o tych przywódców. Jaki według pana przywódcy w dzisiejszej Polsce, z jednej strony być może przedsiębiorcy, drugiej tak zwani społecznicy, a z drugiej strony politycy, gdyby pan miał wybrać takie trzy postacie, na których czy młode pokolenie według pana mogłoby się wzorować i jakie cechy decydują o tym, że właśnie za tym sobie warto pójść, to kto by to był? No to mnie pan zastrzelił. Nie potrafię podać przykładów polityka, który byłby dla mnie takim modelem przywódcy, w kimś takim na pewno był, tylko że w wymiarze duchowym, no, wspominany już w Jan Paweł w drugi. Natomiast wśród przedsiębiorców to chyba nie powiem nic nadzwyczajnego, jeżeli wskażę na Romana Kluska. Znaczy kogoś, kto stworzył niezwykle innowacyjny biznes, kto w najbardziej nowoczesnej i najszybciej się rozwijającej sferze gospodarki, czyli w przemyśle komputerowym, stworzył produkty konkurencyjne wobec amerykańskich. Następnie został zniszczony przez własne państwo, znaczy jego firma została zniszczona. Proszę. On sam został aresztowany pod kompletnie wyssanymi z palca zarzutami. Oczyścił się i od tamtej pory jest takim niestrudzonym orędownikiem wolnego rynku opartego na wartościach, prawda? Jeździ po Polsce z wykładami, mówi o tym, że w gospodarce liczy się tylko wolność, ale równocześnie, że ta wolność przynosi efekty dobre wtedy, kiedy oparta jest na fundamencie głębokiej wartości. W jego przypadku to są przede wszystkim wartości religijne. On jest człowiekiem bardzo głęboko religijnym. A ja w ogóle, ja jestem konserwatystą, czy takim konserwatywnym republikaninem. Na czym polega konserwatyzm? Konserwatyzm to jest przywiązanie do takich tradycyjnych wartości jak rodzina, wiara, naród. No, czyli mówiąc krótko, przywiązanie do tradycji z przeświadczeniem równocześnie, że filarem tych tradycyjnych wartości jest prywatna wolność, prywatna własność, wolny rynek, niskie podatki. Czyli prawdziwy konserwatysta to jest ktoś, kto w gospodarce zdecydowanie stawia na wolność. I wreszcie, moim zdaniem, prawdziwy konserwatysta to jest ktoś, kto w metodach działania stawia na rozwój organiczny, ewolucyjny, stopniowy, a nie wierzy w taką jakobińską czy bolszewicką wiarę w to, że można wywrócić świat i zbudować w miejsce realnego świata jakiś utopijny świat idealny. Natura ludzka jest pełna zła, pełna słabości i wszelkie korekty powinny być ostrożne, dobrze przemyślane i nieustające. To nie jest tak, że jakiś problem da się rozwiązać
za jednym zamachem już można do niego nie wracać. Problemy ciągle powracają. Konserwatysta to jest ktoś, kto wie, że życie społeczne, gospodarka, państwo jest jak ogród, że trzeba ciągle tam przystrzygać nożyczkami, ciągle podlewać trawnik. To ja mam takie pytanie, wracając trochę do tego transferu technologii i modernizacji polskiego szkolnictwa wyższego. Natrafiłem na jeden z pomysłów właśnie ministerstwa obecnego, że doktorant, który zakończy swoje studia doktoranckie, zostanie doktorem, nie będzie mógł kontynuować jako pracownik naukowy danej jednostce, wydziale, uczelni, nie do końca tak jak to rozumiem, swojej kariery naukowej, będzie musiał szukać miejsca gdzie indziej. Ja nie bardzo rozumiem, jak to ma unowocześnić. Nie wiem, czy uda nam się to rozwiązanie wprowadzić, bo ono wywołuje ogromny opór. A to nie jest coś, co znowu sami byśmy wymyślili. W krajach anglosaskich to jest zupełnie oczywiste. Ale też w wielu krajach europejskich, na przykład w Niemczech czy w Austrii. O co chodzi? O po pierwsze, realne konkursy. Dzisiaj na polskich uczelniach konkursy są fikcją. Jest wolny etat, to z góry wiadomo, jest wolny etat dla doktora, to z góry wiadomo, że ten etat dostanie doktorant jednego z profesorów. No? Ale ma to znaczenie także z punktu widzenia twórczości naukowej i tej, takiej kreatywności naukowej. Nauka wymaga ciągłego dialogu, ciągłego zderzania racji. I teraz opowiem wam anegdotę. Parę miesięcy temu uczestniczyłem w posiedzeniu konferencji lektorów akademickich szkół polskich i rektorzy zaprosili na tę konferencję wybitnego polskiego naukowca, profesora Różyłę, który jest wykładowcą uniwersytetu znajdującego się w pierwszej dziesiątce uniwersytetów amerykańskich, czyli top, i on w dodatku jest tak zwanym distinguished professor, czyli już takim, na tym topowym uniwersytecie on jest najbardziej topowym, już nie jest full profesor, czyli takim pełnym profesorem, a jest distinguished, ja bym profesor. I teraz on opowiadał o amerykańskiej drodze kariery, przewidującej między innymi to rozwiązanie, o które pan pyta. I powiedział w pewnym momencie tak, no ja... Spotkanie było na Politechnice Warszawskiej, tam siedział w pierwszym rzędzie rektor tej Politechniki, profesor Schmidt, i Różyło mówi tak, ja kończyłem Politechnikę Warszawską, następnie tutaj, i byłem na studiach z Jankiem Schmidtem, następnie razem zrobiliśmy doktorat, razem zrobiliśmy habilitację. Teraz wyobraźcie sobie, że ja bym nie wyjechał do Stanów. To siedzielibyśmy tutaj z Jankiem Schmidtem, wokół nas by my siedzieli wyłącznie profesorowie, których my wykształciliśmy, doktorzy, których wykształciliśmy, nasi studenci. Mówi, no co w tym wszystkim byłoby twórczego? Prawda? My byśmy się już znali jak łyse konie, prawda? I nie by żadna nowa idea by w takim gronie nie powstała. Więc, a teraz co przemawia przeciwko temu rozwiązaniu? Kwestie społeczno-kulturowe. Po pierwsze, no i bardzo niski poziom zamożności polskiego społeczeństwa i bardzo niskie wynagrodzenia, zwłaszcza młodych naukowców. No i przeciwnicy tego rozwiązania mówią, jak ktoś, kto zrobi doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, ma następnie pójść pracować na Uniwersytet Warszawski. Przecież nie stać go będzie na to, żeby wynajął w Warszawie mieszkanie. I to jest poważny argument. I drugi argument, poważny w naszych realiach kulturowych, to jest argument mówiący, czy wskazujący na to, że takie rozwiązanie może być krzywdzące dla naukowców kobiet. Dlatego, że no, mamy taki model kulturowy, że żona, raczej, że małżeństwo wybiera to miejsce zamieszkania, które związane jest z miejscem zamieszkania męża, a nie żony. I teraz wyobraźmy sobie, że jest małżeństwo
gdzie kobieta jest naukowcem, a mężczyzna wykonuje jakiś inny zawód, mają dzieci i co, i nagle się okazuje, że ta kobieta musi wyjechać na przykład z Krakowa do Warszawy albo z Warszawy do Krakowa. Wzorce kulturowe polskie są takie, że tutaj no, doszłoby do jakiegoś zderzenia wartości, więc sprawa jest złożona. Zobaczmy, czy to rozwiązanie ostatecznie się znajdzie w projekcie ustawy. Ale czy wystarczająco przekonująco odpowiedziałem? Wyobraź sobie, powiedzmy, ja nie wiem, jaka jest chemia dokładnie na Uniwersytecie Wrocławskim, ale wyobraź sobie, że może na Uniwersytecie Wrocławskim nie ma żadnego chemika od chemii fosforu. Bo z żadnego innego uniwersytetu w Polsce nikt nigdy z wiedzą o chemii fosforu nie przyjechał. I masz naprawdę wiele wydziałów chemicznych w Polsce, gdzie niektóre gałęzie chemii są kompletnie wyłączone, bo nikt nigdy jej tam nie przyniósł. I oni mogą co najwyżej widzieć tych ludzi na konferencjach, ale nikt nigdy nie przyjedzie, nie pokaże im własnymi rękami, jak zrobić daną reakcję, bo niestety to jest nauka praktyczna. Jeżeli nikt ci z technicznego jednego uniwersytetu nie przywiezie niczego innego poza podręcznikiem, to bardzo często jesteś w lesie, bo nikt ci nie pokaże, jak to zrobić naprawdę. A taki transfer, wymiana wieczna pomiędzy jednym uniwersytetem a drugim, ci pojadą do Bolonii, z Lewem ktoś przyjedzie do Polski i tak dalej, powoduje, a naukowcy uwielbiają sobie mieszać ideami, że po prostu to się, jak gdyby przekazują sobie nawzajem idee, nie te teoretyczne w książce. Oni pokazują praktycznie, jak się robi rzeczy. No inny jeszcze przykład, tak, bliższy wam, bo pewnie wielu z was albo wszyscy uczestniczyliście w programie Erasmus. No, przyjeżdżają studenci zagraniczni i są ciekawymi partnerami do rozmowy, poszerzają wasze horyzonty, wyjedziecie za granicę i wy jesteście tam kimś, kto wnosi świeży punkt widzenia. I tak samo jak program Erasmus wzbogaca na poziomie studenckim, tak wymiana naukowa wzbogaca na tych poziomach już akademickich. Ja mam inne pytanie. Jak pan ocenia, znaczy może nie ocenia, jak pan porównuje swoje młode czasy, jak był pan młodym człowiekiem, to jak pan porównuje z dzisiejszą młodzieżą, z tą dawną młodzież? Czym się różnią ludzie od siebie? Na pewno jesteście pokoleniem zdecydowanie lepiej wykształconym niż moje pokolenie. To jest ogromny wasz atut, bo od początku bo się wychowaliście w wolnej Polsce. O jakości polskiej demokracji i polskiej szkoły i polskiej uczelni można wiele złego powiedzieć, ale to jest wolna, niepodległa Polska. Macie bezpośredni kontakt ze światem, macie dostęp do wszystkich książek. Dla nas, jak ja byłem w waszym wieku, zdobycie jakiejś książki zagranicznej, o Boże, jakie to było wydarzenie. Więc pod tym względem na pewno górujecie nad moim pokoleniem i znakomicie. Tak powinno być. Natomiast mam wrażenie, że trochę w waszemu pokoleniu może brakować czegoś, co my mieliśmy z kolei, pewnej wewnętrznej twardości. To znaczy my się zderzaliśmy z bardzo trudnymi realiami życia, prawda? Komunizm to były czasy biedy, zastraszenia, inwigilacji, zablokowania możliwości jakiejkolwiek kariery zawodowej dla ludzi, którzy mieli poglądy antykomunistyczne. I z jednej strony to wszystko hamowało rozwój kogoś takiego jak na przykład ja i moi koledzy, a z drugiej strony nas to hartowało w boju. I przez wiele lat, jak obserwowałem kolejne roczniki moich studentów, to miałem wrażenie, że oni są trochę, przepraszam, mam nadzieję, że nikogo to nie urazi, trochę tak tacy maminsynkowaci. Ale z drugiej strony w tej chwili jest chyba
chyba dochodzi do jakiegoś przełomu w postawach młodych ludzi, bo to widać chociażby po takiej gwałtownej erupcji patriotyzmu młodych. To, że żołnierze wyklęci, ten etos żołnierzy wyklętych stał się takim etosem waszego pokolenia. No, jeszcze 5-8 lat temu tak nie było. To raczej pokolenie dzisiejszych 30-latków czy 30-parolatków było kształtowane w duchu takiego multikulturowego indyferentyzmu na tradycję, na patriotyzm, na wartość, jaką jest naród. Oni się czuli raczej bardziej Europejczykami niż Polakami. No więc kończąc już odpowiedź na to pytanie, właściwie chcę cofnąć to, co powiedziałem w trakcie, bo te uwagi, ta uwaga krytyczna może nie dotyczy waszych roczników, ona dotyczy ludzi o kilka lat od was starszych, waszych starszych braci czy sióstr. Natomiast żyjemy na powrót w trudnych czasach. Cześć. Żyjemy na powrót w trudnych czasach i myślę, że powinniście w sobie ten hart ducha budować. To ja znam takie pytanie, bo być może już na koniec, bo czas to wojna zbiera, nie będziemy mieliśmy pewną ilość czasu, więc ci młodzi ludzie, którzy są tutaj na sali, a także być może te osoby, które nas oglądają, część z tych osób już zarządza jakimiś małymi stowarzyszeniami, działają, wychodzą naprzeciw, idą do przodu, część ma jakieś własne firmy, część stara się jakoś wpływać na toczący na świat, w szczególności na Polskę. Jakie dla Pana byłyby takie wymarzone pierwsze działanie tych młodych ludzi, tego pokolenia, które powinni zrobić, gdy wyjdą z tego budynku, kiedy zdadzą sobie sprawę, ok, mogę faktycznie działać, już nie ograniczam nikomu. Być może dużo rzeczy w tej Polsce nie jest jeszcze idealne, bo tak jak Pan słusznie powiedział, co do tej demokracji można mieć różne zarzuty, można mieć zarzuty co do lustracji, która była, albo jej nie było, ale żyjemy w kraju, który no niewątpliwie jest wolny i daje dużo większe możliwości. To jakie te działania pierwsze, wymarzone byłyby właśnie Pana premiera? Na pewno nie byłoby to przystąpienie do jakiejś młodzieżówki partyjnej. Nie jestem tutaj po to, żeby was namawiać do wstępowania do partii, obojętnie jakiej, mojej, przeciwnej i tak dalej, tylko uważam, że jesteście przez cały czas w takim wieku, kiedy ładujecie akumulatory, czyli trzeba ciągle jeszcze robić to, co robimy tutaj wspólnie dzisiaj, wzajemnie się od siebie uczyć. Wy jeszcze musicie mnóstwa rzeczy się nauczyć, mnóstwo doświadczeń zdobyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie wolno wam przechodzić obojętnie wobec czegoś, co jest nazywane w tradycji dobrem wspólnym. Życie polega na tym, żeby dążyć do sukcesu. I sukces jest czymś dobrym. Bogactwo jest czymś dobrym. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Ale życie nabiera prawdziwego sensu wtedy, gdy po odniesieniu sukcesu, po zdobyciu bogactwa, znajdujemy w tym naszym życiu także czas, energię na to, żeby owocami naszego sukcesu dzielić się z innymi. Prawda? Czyli sukces i solidarność. To są wartości, które muszą być nierozłączne. Solidarność bez sukcesu kończy się socjalizmem. Sukces bez solidarności kończy się atomizacją społeczeństw. To jest coś, co się dzieje dzisiaj w Europie Zachodniej, prawda? Że tam te społeczeństwa się zatomizowały, zerwały więzi społeczne, a teraz w to miejsce jeszcze wchodzą w imigranci i do końca rozwalają strukturę społeczną krajów Europy Zachodniej. I wreszcie ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Najpierw na konkretnym moim przykładzie, albo potem na konkretnym moim przykładzie, ale wcześniej na przykładzie filmowym. To nie będzie żadne wielkie arcydzieło, bo czasami w pamięć człowiekowi zapada coś, co jest w ogóle błahe, samo w sobie błahe, ale wpływa w jakiś ważny sposób na danego człowieka. Otóż w czasach PRL-u bardzo popularne były westerny i były wspaniałe westerny amerykańskie i były kompletnie kiczowate westerny NRD-owskie.
wschodnio-niemieckie. Ale na mnie wywarła wpływ scena z takiego westernu NRD-owskiego, spotkanie wodzów plemiony w indiańskich, to byli oczywiście ci szlachetni dzicy, walczyli ze złymi białymi, to było też podszyte antyamerykańską propagandą w NRD-owską. No ale scena spotkania wodzów, no to wy wiecie, jak to wygląda w westernach, siedzą ci wodzowie, prawda, wokół ogniska i milczą, prawda, nic nie mówią. I w pewnym momencie jeden z nich, ten właśnie główny bohater, pozytywny bohater filmu, bierze w dłonie strzałę, wyciąga te dłonie przed sobą i przełamuje strzałę. Nie dzieje się nic, a potem bierze kilka strzał i próbuje je złamać. Okazuje się, że nie może tego zrobić. Czyli no, to taki symbol, że wspólnie, poprzez budowanie wspólnoty, można coś osiągnąć zdecydowanie więcej. A teraz anegdota prawdziwa z mojego życia. Wspomniałem wam o tym, że działałem w podziemiu antykomunistycznym. Przepraszam, to tak. Lata 80. to już nie były lata żołnierzy wyklętych i tam było w tych naszych działań, było trochę zagrożeń realnych, a było też dużo pure nonsensu. Pamiętam, że tuż po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z grupą przyjaciół zaczęliśmy tworzyć takie struktury wzorowane na konspiracji Armii Krajowej. I tam była taka podstawowa jakby komórka tej konspiracji, czyli łączyliśmy się w takie piątki. No i wyznaczona została taka piątka moich przyjaciół i tak się zakonspirowaliśmy, że niektórych z nich, to pamiętam, że po kilku latach odnalazłem. Więc dużo było w tym też groteski i śmieszności. Ale była realna działalność, między innymi miałem takiego serdecznego przyjaciela, którego znałem tylko z imienia, bo to jeszcze w celach konspiracyjnych staraliśmy się wiedzieć jak najmniej o sobie wzajemnie, no więc ja wiedziałem, że jest Olek, prawda, ale nic więcej o nim bym nie wiedziałem. Byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni i no to taki był człowiek, który się był dla mnie dużym autorytetem. I potem gdzieś zniknął. Zniknął, straciłem go z oczu, minęło wiele lat. I od różnych ludzi, wspólnych znajomych, zacząłem słyszeć taką historię, że w Warszawie jest taki znany adwokat, którego nazwisko nic mi kompletnie nie mówiło, i że jakbym potrzebował jakiejś pomocy, to żebym się do niego zwrócił. A że to jest człowiek, na którego można na pewno liczyć. No i rzeczywiście był taki moment w moim życiu bardzo trudny, tam się wiele problemów spiętrzyło, już nie byłem w stanie rozwiązać tych problemów. Przypomniało mi się, że jest ten adwokat, do którego się mogę zwrócić. Przez wspólnego znajomego Bronka Wilsteina zdobyłem jego telefon, zadzwoniłem, a wcześniej Bronek Wilstein go uprzedził, że ja zadzwonię. Zadzwoniłem, on odebrał, mówię: dzień dobry panu, tu Jarosław Gowin. Taka cisza po drugiej stronie słuchawki, więc już się domyśliłem, że coś głupiego strzeliłem, i on w końcu mówi: a wiesz, wydawało mi się, że jesteśmy po imieniu. Ja mówię: przepraszam cię, nie wiedziałem, czy mnie pamiętasz, ale kompletnie nie wiedziałem, o kogo chodzi. Umówiliśmy się na spotkanie w Warszawie, w jakiejś kawiarni. Ja usiadłem sobie, przyjechałem wcześniej, usiadłem sobie tak, żeby widzieć wchodzących ludzi, bo myślę, no, może się domyślę, kto to jest. No i w pewnym momencie drzwi się otworzyły i wszedł ten mój przyjaciel z podziemia, który, jak się potem okazało, ożenił się z Serbką, wyjechał za granicę, ale po 89 roku wrócił i zdobył taką błyskotliwą karierę właśnie jako prawnik. Ponieważ ja byłem osobą znaną z życia publicznego, no to on mnie kojarzył oczywiście z imienia i nazwiska, a ja nigdy jego nazwiska nie znałem. Prawda? I teraz dlaczego to wszystko opowiadam? Bo rzeczywiście on mi pomógł. Bez jego pomocy nie rozwiązałbym wtedy tych bardzo trudnych problemów. I niech to będzie puentą naszego spotkania, że wyszedłszy z tego pomieszczenia, zaczynajcie budować przyjaźnie. Dlatego, że w życiu bardzo mało
rzeczy naprawdę cennych i trwałych można zrobić samemu. Również w polityce jest tak, jak pisał Platon, że nie da się uprawiać polityki bez przyjaciół, znaczy bez takich ludzi, którym można zaufać w sytuacjach naprawdę trudnych. Więc oprócz tego, że macie zakładać firmy, oprócz tego, że macie się ciągle uczyć, rozwijać, pisać doktoraty, wyjeżdżać za granicę, żeby zdobywać doświadczenia, to jeszcze dwie rzeczy są konieczne. Angażowanie się w życie publiczne. Niekoniecznie w politykę, wąsko rozumianą, ale w życie publiczne. Przyjdzie moment, kiedy część z was uzna, że od tego zaangażowania w samorząd, od tego zaangażowania w szeroko rozumiane życie polityczne, dochodzicie do takiej fazy, w której zaangażujecie się już w konkretne partie. Być może już niektórzy z was są w tych partiach, ale jeżeli nie jesteście, to się nie śpieszcie, dokonajcie dojrzałego wyboru, ale na pewno już teraz trzeba się angażować w działalność na rzecz dobra wspólnego. No i bardzo ważna rzecz, budujcie wspólnoty, prawda? Wspólnoty przyjaciół, a przyjaciele to są ci, którzy mają wspólne wartości, czyli trzeba tworzyć takie kręgi ludzi o wspólnych wartościach, ludzi, którzy gotowi są jeden dla drugiego się poświęcać. Dziękuję za spotkanie.